Nazywam się Piotr Kaźmierczak, przyjaciele nazywają mnie Kruszyna. Jesteśmy tutaj z okazji Narodowego Święta Niepodległości. Znajdujemy się w miejscowości Wschowa. Jest to stare polskie miasto, które niestety nie udało się go zdobyć powstańcom w roku 1918, ale zostało przyłączone do Rzeczpospolitej w roku 1945. Zostałem poproszony o zorganizowanie małego eventu czy święta z okazji 11 listopada. Zaprosiłem przyjaciół z grup rekonstrukcyjnych i udało nam się sprowadzić kilka pojazdów dość ciekawych dla jednostek polskich walczących w czasie II wojny światowej, ale także kolegów rekonstruktorów w mundurach okresu II Rzeczypospolitej, Powstania Wielkopolskiego czy Wojsk Wielkopolskich, czyli walk 1920 roku. I właśnie w takiej formie pokazów i dioram chcemy uczcić to święto w tym miejscu, gdzie jeszcze nigdy do tej pory nie było działalności rekonstrukcyjnej. Mamy nadzieję, że to będzie początek ciekawej i rozwijającej się współpracy, bo miejsce jest bardzo fajne, bardzo historyczne, mające wiele historycznych konotacji. Władze miasta i samorząd miejski jest bardzo pozytywnie nastawiony do naszej działalności, a naszą jakby ideą przewodnią rekonstruktorów i ludzi zajmujących się pasją rekonstrukcyjną jest przekazywanie tej wiedzy historycznej społeczeństwu. I właśnie taką okazję dzisiaj tutaj mamy. Jesteśmy Towarzystwem Działań Historycznych im. Feliksa Pięty w barwach 57. Pułku Piechoty Karola II Króla Rumunii. Dzisiaj wystawiliśmy posterunek, stanowisko takie sztabowe, na którym wydajemy okolicznościowe przepustki dla mieszkańców zainteresowanych naszą działalnością. Kolega wypisuje taką przepustkę na maszynie, prosząc widzów o imię, nazwisko. Następnie ją podpisuje, podbija pieczątką towarzystwa. Jest to taka pamiątka dla zgromadzonych tutaj, związana właśnie z tym wydarzeniem. Chcieliśmy poprzez to stanowisko pokazać głównie dzieciom, jak wyglądało kiedyś praca w sztabie, w kancelarii. Używano maszyny, właśnie piór, atramentu. No, to jest takie przeciwstawne do dzisiejszych realiów, czyli komputer, drukarka, że coś się wkleja, po prostu kopiuje i jest gotowe. Grupa tego EKA z Poznania zajmuje się zbiorem starych fotografii z epoki 912-920. Chodzi konkretnie o ubiory. Możemy Państwu tutaj przedstawić niektóre zdjęcia. Kolekcja nasza powstała dzięki zbiorom Piotra Kaźmierczaka, zwanego Kruszyny, i naszej grupy. Następnie możemy Państwu przedstawić narzędzia lekarza Felczera. W jakimś stopniu do tego mamy piękną książkę Lekarz domowy, wydanie lipskie w języku polskim. Jako duża ciekawostka. Możemy się pochwalić, jak to ktoś mówił, naszą siostrą Helgą, która nas tu wspomaga. Co mamy jeszcze ciekawego? Przyrządnik zwany termoforem. Dobra sprawa, zimą wkładało się to pod pierzynę z gorącą wodą, się przychodziło, było ciepło. Termofor oryginalny. No i najciekawsze to jest ten dzbanuszek do herbaty, około 100 lat,
typowa ręczna praca, nie widziało to żadnej maszyny, wszystko robione ręcznie. Grupą, grupą operacyjną Maxim z Oparenicy przywieźliśmy ze sobą dzisiaj sprzęt, replikę motocykla BMW R75 kolegi Waldemara, karabin maszynowy Maxim, wzór 41, też naszej grupy, rower przedwojenny marki Mifa i replikę pojazdu Willys, który był używany w Armii Radzieckiej, w Armii RWP. Działam ogólnie na obszarze Polski, Zachodniej, Centralnej. Jeździmy na rekonstrukcję, jesteśmy zapraszani przez różne grupy, różne stowarzyszenia. To jest jakaś część naszego sprzętu, który dzisiaj mamy. Oczywiście wszystko nie dało rady przywieźć, bo jest tego zbyt dużo, ale rozwijamy się coraz bardziej, budujemy replikę pojazdu pancernego, która będzie prezentacja w styczniu. I to może wszystko na dzień. Do trakcji naszego spotkania. Witam, nazywam się Wojciech Ochymczyk. Jesteśmy aktualnie w Wschowie, w województwie wielkopolskim, na obchodach dniach 11 listopada. Ja na sobie mam aktualnie mundur Powstania Wielkopolskiego, który został wykradziony z magazynu Królewskich Wojsk. Szanowni Państwo, mieszkańcy Wschowu, droga młodzieży. Wszystkich serdecznie witam na dzisiejszej uroczystości i dziękuję za udział. Święto jest bardzo istotne. Proszę Państwa, dziś okres 123 lat bez istnienia Polski na mapie świata jest dla współczesnych suchym faktem historycznym. Dla tych, którym przyszło żyć w tym okresie, był to jednak czas pełen emocji i tęsknoty. Co najmniej dwa pokolenia Polaków urodziło się jeszcze w swoim kraju, ale umierało w Lwowie. Salvo! Salvo! Salvo!